Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanic wraz z Krystianem. Hej, czy wiecie, z tej strony Gladkis. I słuchajcie, dzisiaj jest temat pojazdy śnieżne. Tak właśnie sobie wymyśliłem. Nie ma ich dużo niestety, ale przyjacielu, zacznijmy od pierwszego pojazdu. Weź sobie jakieś niewinne siedzonko. Będziesz ze mną tak sprawdzał te pojazdy. Jakieś siedzonko mówisz? Dobrze. Tak, jakieś siedzonko. Widzę już, jak wygląda sterowanie tutaj. Wiem już, na jakiej zasadzie będą działały. Okej. Okay. Widzę, że nie ten przyjaciel, ta toaleta jest za ciężka. Nie jest. Okej, czyli to... A toaleta jest idealna. Mówisz? Czekaj. Trzeba dać kopa temu. Tylko znajdę to odpowiednią rzecz, żeby dać odpowiedniego kopa. Nie rób tego, przyjacielu. Nie, spokojnie. Weź naciśnij ten guzik z powrotem. Mówię ci, nie rób tego, przyjacielu. Mówię ci tego, przyjacielu, nie rób. Przyjaciel, trust me. O tym mówię. Ale to nie są te najbardziej te, spokojnie. Nie chodzi o to. Czemu? Bo nie mam modów. Aha. Wywaliło cię, przyjaciel. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Jak widzicie, Krystian zmienił się w Lorda Kaczucha. W kwestiach bezpieczeństwa usunę ci to po prostu, przyjacielu. Czemu? Halo. Zapraszam cię do Snowmobilu. To jest kolejny pojazd. To muszę wybrać sobie coś ładnego. O, to jest ulubione moje siedzenie w sumie. Chociaż może... Skorzystam tym razem z tego. Tym razem nie skorzystam wiem. Z tego. Tylko gdzie go postawić? Gdziekolwiek. Może. W ogóle plecak twój zniknął, że tak powiem. Dobra. Właśnie wiem, że mój plecak gdzieś wleciał pod teksturę chyba. Nie tak wiem, troszeczkę, nie? To jest bardzo fajny pojazd w sumie, bo... nie wiem, jak to nazwać nawet. A on jest chyba na sensorach, tak? Tak, on jest na sensorach, zrobiony, żeby się nie wywalił. On jest, żeby się nie wywalił za bardzo. Znaczy, da radę go wywalić oczywiście. Do czego będę dążył w pewnym sensie. No. Mówiłem, że da się. Mój plecak powrócił? Powrócił tak, się. Tak, powrócił. Aha, jak wsiadam, to on zjeżdża pod mapę, widziałeś? Mieszny, zauważyłem. I go nie ma. No chodź, przyjaciel. Tu jest już miejsce dla ciebie również. Tu jest miejsce dla mnie, dobra, wsiadam. Wow, ej! A co to jest? Czemu to ma tak dziwnie te kółka z przodu? Bo to ma być jako... wiesz, te pojazdy śnieżne, tak? Przypomina mnie jakiegoś potworka. Pojazdy w sumie z przodu to tak wygląda, nie? Bo pojazdy śnieżne mają takie te jak narty mają, nie? Te... nie wiem, jak to nazwać. No, myśl, przyjaciel. No nie wiem. Takie narty po bokach. Takie narty, troszeczkę. No to mi chodzi, no. No i po prostu to chodzi o to, żeby jakoś tam jeździł i skręcał, nie? Bo jakoś. No bo widzisz, że przy tych kołach jest taka ten... Te narty są jakby, nie? No widzę, no mówiłeś o tym przed chwilą. No. Woo! Nie, fajnie to wygląda. Wygląda jak stworek przede wszystkim. To też jest taki jakiś tam plus w sumie. Znaczy plus. Może brzuch mojej postaci skacze tak bardzo. Bo jest gruby, na tym gruba. Czymś. Ale zobacz, patrz, jak skacze. Zobacz to sobie, po prostu to jest jakaś masakra. Trzymam tylko jeden przycisk. Ja po prostu nie mam kręgosłupa, ja mam tylko jedną wielką masę, która się buja. Kręgosłup moralny, brakuje ci tego. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy kolejny pojazd, przyjaciel. O! A to z tyłu to jest do czego? Do miażdżenia przeciwników? Wow! Wow! Halo, to trochę wierzga. Dobra, ja się tu zamontuję, przyjaciel. To wiesz, halo, to z tyłu to przede wszystkim to jest koło napędowe. Pogadamy sobie? Czekaj, halo, nie obracaj się, mieliśmy pogadać. O, teraz, jedziemy. No, nie wiem, dziwnie to wygląda z mojej perspektywy. Wow! Ścianę walnąłeś, przyjaciel. Chyba cię poprawię, przyjaciel. Nie, easy, ja dam radę, patrz. Chodź tu ty. Nie, nie chcę. Ten pojazd jest taki, że on się sam postawi. Już.
Przede wszystkim skręca jak powalone. No i to ogólnie to działa na tym tylnym ten, tak? Na tym tylnym kole jakkolwiek. Nawet jeździć tym nie potrafisz, to robi salta. No to tak się jeździ tym pojazdem. Nie znasz się, przyjaciel. Okej. A da się zrobić tak, żeby to samo salta robiło? Nie. Dobrze, przyjaciel, posprzątaj to. Po prostu to posprzątaj, tak oceniam. Zobacz, co mi zrobiłeś, zobacz. No nie, masz głowę pod ziemią, jak struś. No właśnie. Chodź, przyjaciel. Coś ty mi zrobił. Bo tutaj pojazd już na nas ten czeka. Okej, to... To jest tych, a to jest samochód tych, jak oni się nazywali, Jetsonowie? Nie mam pojęcia. Tatek Jetsonów? Ale to jest pod, bo, o, pod zagadnieniem Snow. O, mogę ruszać tym, widziałeś? Tylnym. Nie to wiem, jest czy jako harpun? Nie wiem, czy to jest jako harpun, czy to jest jako... Aha, okej. Może czyli... kotwiczka, może jako do sterowania? Nie wiem, ale uznajmy, że to jest raczej pojazd z kosmosu niż ten. Bo ja mam działko swoje na tyłu. Ty, ale no jakoś to fajnie, nie? To jest fajnie jeździ akurat. Ale nie możesz tym wlecieć wyżej. No nie, tym nie mogę wlecieć wyżej. Niestety. A to i tak jest okej. Fajnie się tym jeździ, naprawdę fajny pojazd. Patrz, przyjaciel, już ci usuwam z tej galaktyki. Usunie mnie. Mamy jeszcze 5 pojazdów przed nami, to jest taki wow. Pług śnieżny. Dobra, samochód śnieżny, bo na pół... Ma to, nie ma to drugiego krzesła. Nie ma. Jedziemy. Patrz, przyjaciel. Możemy odśnieżać wszystko. To jest w sumie to jakbyś wziął zwykły samochód i do niego dołożył sobie łopatę. Właśnie taką łopatę z przodu i tam. A możesz nią ruszać? Troszeczkę tak. Nie widzę, żeby za bardzo się ruszała. A nie, trochę się rusza, dobra. Trochę się rusza. A taki tam, taki mały projekcik w sumie. Możesz go usunąć, przyjaciel. Tu jest coś, co to chyba będzie prawdziwy pług śnieży, chociaż nie wiem. O! Chyba monster truck wśród pługów śnieżnych. Czemu ma alarm? Bo to jest ten... to jest taki jakby górski, tak to mógłbym nazwać. Górski pojazd raczej. Górski pojazd? Mhm. Wygląda specyficznie na pewno. No taki zimowy, no może nie górski, dobra. Taki... no, żeby ratować kogoś od śnieżycy, cokolwiek, nie? Śnieżycy, o nie, pada. O nie. Wiedziałem, że walniesz w ścianę. O nie, pada takie... śnieg w skrapie. O nie, pada śnieg, idziemy zbierać. Idziemy zbierać ludzi. W sumie to było fajne, jakby był motyw, że możesz grać na śnieżnej mapie. No, na razie mamy kosmos, z tego co wiem, i wodę, więc wiesz. Ale wiesz, chodzi mi o takie typowo, że pada grasz, śnieg. Grasz, pada śnieg i po jakimś czasie na przykład osadzać się na klockach, które postawiłeś. O, wiesz co, myślę, że skrap no, jeszcze długo, długo nie będzie na tyle, że tak powiem. Ale klatki zjadłeś, przyjacielu. Nie lubię jeść klatek. O, już. No bo... Znaczy takie metalowe to rozumiem, nie? Dobrze, przyjaciel, jest tu kolejny. Aha, no rozumiem. A, okej. Dobra, okej, słuchajcie, wróciliśmy. Ten pojazd ma taki problem, że crashuje nam grę. I boję się go wziąć z tego podnośnika, więc może tak przypatrzymy mu się tutaj z tej, że tak powiem, perspektywy. Wygląda specyficznie bardzo. Ogólnie to jest łańcuch, tak? Ten łańcuch się rusza, jako iż, że jest takim napędem. No i tak musimy się nacieszyć, że tak powiem, tym, że pojazdem. Mamy jeszcze dwa pojazdy, przyjacielu. To jest pierwszy pojazd, znaczy ale pierwszy. Wjeżdża. To a jest co to z tyłu? Dostawca a, pizzy. Znaczy nie wiem, ile w tym ma być, jakby to powiedzieć, śnieżnego pojazdu, o, może tak powiem. No na pewno tak się tym nie jeździ, przyjaciel. Co? W instrukcji było inaczej. Była do tego instrukcja? Nie. I jest tu ostatnia i to jest już z modów, więc więc może skraszować. Tak. Albo nie. Nawet nie. Nie, no widzę, że jesteś, ale to już jest z modów na pewno. Tak, na pewno. Dobra, jakieś tutaj coś do siedzenia by się przydało wziąć. O, to jest moje ulubione siedzenie.
Okej, okay, mamy to jest światełka. najlepsze siedzenie, Dawaj. przyjaciel. Przyjaciel? Tak? A jeśli ci powiem, że nie ma twoich tekstur tutaj? Wiem. Okej. Okay. Po prostu jestem niewidzialny. A, rozumiem. Ej, nie, fajny, to znaczy, fajny, taki mały, mały odgarniacz, nie? Tego. Tylko coś ci się na szybie przykleiło, przyjaciel. Jakiś niewidzialny tyłek na przykład. Blablabla. Żałuj, że nie widzisz. Nie, a zejdź stąd. Co za głupota. Co to jest jako pod, nie wiem... O, zarazem przyjaciela! Ło! Ale dobra, więc słuchajcie, to było patrz, na tyle. Zawsze możesz zrobić w ten sposób, patrz. Doczepiasz się komuś do pojazdu, on nawet nie wie, że z tobą jeździ. Jak byłoby takie multi czy coś, nie? O, patrz! I tu mamy silnik. Okej, okay. Więc to byłoby na tyle, jeżeli wam się odcinek spodobał. Łapki w górę, komentarze mile widziane. Ze mną był Krystian. Hej, hej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i do kolejnych cześć. Odcinków. Cześć!